tym domu w latach 1966-83 mieszkał Grzegorz Przemyk, poeta, syn opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, śmiertelnie pobity przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Zmarł 14 maja 1983 roku. Miał 19 lat. Jak tą tablicę odsłaniali i wiesz, to był taki świetny moment, bo tu przyjechał wójt Kadzidła z dziećmi i tu nagle się taki tłum zrobił, jakby to było wielkie wydarzenie. No bo to było wielkie wydarzenie, tylko już wtedy, kiedy odsłaniali tą tablicę, to niewiele osób pamiętało, kim był Grzegorz Przemyk. Tak samo nie wiem, czy pamiętają, kim był Piotr Kuncewicz. Który był sąsiadem Barbary Sadowskiej i Grzegorza Przemyka. To wszystko zostało zapomniane. Tak. Wchodzimy? Tak. Dobrze? Proszę? Maski. Dobrze. 40 lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny. Do dziś zostały blizny. Blizny. Cykl Magdaleny Rigamonti. Dzień dobry, Magdalena Rigamonti. Moim gościem jest Cezary Łazarewicz, dziennikarz, reporter, pisarz, autor wielu książek, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o jednej książce, o jednym bohaterze, o Grzegorzu Przemyku, bohaterze twojej książki Żeby nie było śladów, książki nagrodzonej Nike, książki sfilmowanej przez Jana Matuszyńskiego. W kinach ciągle jest film. Film jest polskim kandydatem do Oscara. Grzegorz Przemyk urodził się 17 maja 1964 roku. 14 maja 1983 roku umarł. Powód śmierci: pobity przez milicjantów. Miał 19 lat. Co to był za chłopak? Kto to był? Poeta. Gitarzysta. Kontrkulturowiec. Nie znałem go, więc dopiero go poznawałem. Myślę, że mógłbym się z nim zakolegować, jak go poznałem. I wiesz, dzisiaj się o nim mówi poeta. No ale jaki może być 19-letni poeta? Wiesz, on pisał te wiersze na skrawkach papieru i wysyłał dziewczynom w klasie. I one czytały te jego poezje. Później już po jego śmierci zebrano te wszystkie skrawki papieru i wydano w tomiku wierszy. No i ksiądz Twardowski powiedział kiedyś Basi, że rośnie nam poeta. Basi, czyli jego mamie. Barbarze Sadowskiej. Tak. Opozycjonistce. I w zasadzie pewnie byśmy, wiesz co, wczoraj byłem, w piątek byłem w Teatrze Polonia na spektaklu, żeby nie było śladów. I jest tam taki wątek, którego w książce nie ma. Jak Adrian Brząkała mówi o tym, kim by mógł być, że 12 maja nie idzie na plac zamkowy z kolegami, tylko zostaje w domu. Jak by się ułożyło jego życie. I taka alternatywna wersja historii jest bardzo ciekawa, bo pewnie byśmy nie usłyszeli o Przemyku, albo byśmy go w zupełnie inny sposób postrzegali. Sam się nieraz zastanawiam, co by z nim było. I pytałem różnych ludzi, którzy go pamiętali. To wtedy były protesty na Ukrainie, w Kijowie i na Majdanie ludzie wychodzili. Pytałem się, kim byłby dzisiaj Przemyk. A jedna z osób, z którymi rozmawiałem, powiedziała, o, byłby dzisiaj na Majdanie. Nie wiem, bo myślę sobie, wiesz, jesteś wychowywana w zupełnie innym reżimie, niż to sobie wyobrażamy.
masz matkę, która zna całe zaplecze intelektualne opozycji, artystów, ludzi ze Związku Literatów Polskich, którzy nie występują w telewizji, ani ich książki nie są wydawane, ale jest coś ważnego. Się dzieje, ponieważ oni są zbuntowani, ich nazwiska są o wiele głośniejsze, bo się ludzie w nie słuchują. Występują w wolnej Europie, wydają w samizdacie swoje książki i nagle okazuje się, że są alternatywą dla tej komunistycznej Polski. Ci wszyscy literaci, dziennikarze, no to tutaj przychodzili i się spotykali u tej Sadowskiej. Dlaczego tak do niej lgnęli, Czarek? Bo po pierwsze miała dobry punkt, to tak jest, w centrum miasta. Po drugie, wiesz, w latach 50. ona spotkała Woroszylskiego, a Woroszylski był kimś bardzo ważnym dla tej rodzącej się opozycji, czyli takiej grupy ludzi kultury, którzy sympatyzowali z KOR-em już po 76 roku. No to więc Komitet Obrony Robotników. A NBP? Narodowy Bank Polski. Trzeba wyjaśniać, że żyjemy w czasach od 30 lat wolnej Polski. KOR-u nie ma od dawna. Dobrze. To KOR... 30-latkowie urodzili się w 91 roku. Dobrze. Komitet Obrony Robotników powstał po wydarzeniach w Radomiu, gdzie były strajki, zamieszki uliczne, gdzie zamknięto mnóstwo robotników radomskich fabryk i bronił ich przed sądami. Zbierał na odszkodowania dla nich, pomagał rodzinom. No i to była taka pierwsza zorganizowana opozycyjna grupa. No i gdzieś tam Sadowska nie była działaczką. Ona po prostu była blisko tej grupy. Jak, wiesz, znalazła się grupa, czy była grupa pisarzy, którzy nie mogli w Polsce publikować, no stworzyli wtedy zapis, biuletyn, czy nie wiem, pismo, w którym publikowali swoje wiersze, opowiadania i Sadowska publikowała tam. No i rozumiem, że to było, wiesz, bardzo ważne, a wtedy, tak jak to sobie wyobrażam, najważniejszym elementem tej opozycyjności było życie towarzyskie. Ci ludzie się po prostu lubili, a oprócz tego wspólnie działali. A chyba towarzysko Sadowska była atrakcyjna, znała francuski, miała kontakty we Francji, miała dostęp do kultury francuskiej i miała też, nie wiem, płyty, dostęp do płyt, do ludzi, którzy tam przyjeżdżali. Oprócz tego była, mogła tłumaczyć na bieżąco, wiesz, jak coś się po francusku ukazywało. A przecież tutaj był głód książek niezależnych. Przemyk jest w środku tego wszystkiego. Więc kiedy Miłosz dostaje Nobla i polscy nauczyciele i nauczycielki szukają w encyklopediach, kto to ten Miłosz? Kto to jest ten Miłosz? No to w jego domu te książki, ta poezja jest znana. Więc oni mają kontakt ze światem. No i mieszkają w centrum tego PRL-owskiego wszechświata. Okna na korytarzu domu wychodzą na Pałac Kultury. Wystarczy zejść na dół z bloku i być w pasażu Wiecha, czyli w miejscu, gdzie się wszystko w Warszawie dzieje, albo wszystko jest w zasięgu ręki. No to jest odpowiedź na pytanie, kim był Przemyk. Chodź, Cezary, na chwilę do tego domu w centrum miasta. Chodźmy do tej klatki schodowej. Na które piętro? Na 11. Na 11 piętro. To tu było to mieszkanie, w którym mieszkał Grzegorz Przemyk ze swoją mamą Barbarą. Tak, Barbara. Numer 94. Numer 94. Wchodzimy? Tak. Dzień dobry. Proszę? Maski. Dobrze.
co, jedziemy? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy się zaświeciło. To się nie musi zaświecić. Na razie się świeci. Ale już ostatni dzwonek. Będziemy chyba piechotą chodzić. Co, na 22 piętro? No, ja już chodziłam. I to z psem chodziłam. Widzenia. Do widzenia. Wczoraj, 11 piętro. No. 11 piętro. No. Ty też. Czekaj. Ale to nie jest widok z okna. Wiem, ale to jest, to jest widok z klatki schodowej. No. Ale nie zapominaj, że te imprezy też tutaj. Przenosiły się na korytarz, na klatkę schodową. A tutaj klucze były zawsze schowane. Też mieszkanie było otwarte, więc każdy mógł tutaj wejść i wiesz, otworzyć sobie i zaczekać na gospodynię. To był dom otwarty. Rzeczywiście okna na cały świat, na centrum Warszawy, wysoko, wspaniale. Zapomina się tu z tej wysokości o tym PRL-u. 12 maja Grzegorz Przemyk wstaje rano i wychodzi z domu. No tak, z kolegami. Z kolegami. Jest po części matury. Będzie świętować pół matury. No i docierają. Pół matury, bo pisemne ma za sobą. Tak, no i docierają, ale czuję, że dobrze mu poszło. A wiadomo, że ustne to już są łatwiejsze. Pije jak, wino. Że jak, tak, piją w domu wino, piją jeszcze po drodze, więc jak się wytaczają na ten takim mocnym popołudniem na plac zamkowy, to... To są bardzo weseli i radośni. Więc Przemyk skacze Cezaremu F na barana. No i wchodzimy na plac zamkowy. Sporo młodych ludzi. Chociaż... Wiesz co, parę dni temu, jak tu Tusk przemawiał, to było sporo młodych ludzi. No, ale teraz było jest... sporo starszych i w twoim wieku, Czarek, w którym miejscu go zatrzymali? Tutaj, gdzie ten klomp jest. Mniej więcej to było to miejsce. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.